Sezon wakacyjny trwa. Zrób zdjęcie, nagraj wideo, pokaż jak spędzasz wakacje, pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij do nas swój materiał. Czekamy do 31 sierpnia. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak aparat fotograficzny, kamera wideo oraz kamera GoPro. Więcej informacji na naszym fanpage'u na Facebooku. Sponsorami nagród w konkursie są firma Górny Poczynek, oficjalny dealer samochodów osobowych i dostawczych Renault. Salony meblowe Segmar w Lubinie. Górnośląskie Towarzystwo Finansowe, oddział w Lubinie. Agnieszka Jankowska, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Gość Dnia. Dziś w studiu gościmy pana Marka Kreta i pana Bartłomieja Godlewskiego. Dzień dobry. Pan jest reżyserem, a pan aktorem, który gra w filmie The Ultimate Boy. Także, drodzy Państwo, zobaczymy sobie teraz króciutki zwiastun, a później porozmawiamy o produkcji i o promocji. No właśnie, i to był trailer filmu The Ultimate Boy o samym filmie. Na początek, dlaczego angielska nazwa? Dlaczego? Dlatego jest bardzo chwytliwa, prawda? Sam język angielski jest bardzo ciekawy i lepiej brzmi niż polski według mnie i wielu innych tutaj u nas członków. Tak. Ale wszystko zaczęło się przez przypadek. Nie będziemy w to wnikać, może wszystko film wyjaśni, bo też jest wyjaśnienie w filmie. Takie dlatego bardziej zabawne. Oczywiście zachęcamy Państwa do tego, żebyście udali się na premierę filmu. O tym jeszcze na pewno sobie za momencik porozmawiamy, ale tak słowem wstępu, o czym jest ten film? Wszystko jest ubrane w barwy superbohaterskie, prawda? Czyli coś na podstawie jakichś Spidermanów, Batmanów czy tam Supermana. Ale głównie chodzi o cały proces zmiany, czyli od zera do superbohatera, czyli jak ten główny bohater można powiedzieć, jest tak naprawdę nikim. Jest bezdomnym, bez przyszłości, porzucił całą przeszłość no i ma problemy z alkoholem. Żyje w swoim takim, można powiedzieć, świecie odciętym od ludzi. Mhm. Następnie odnajduje ten miecz przez przypadek. Też nie będę zdradzał jakichś tutaj szczegółów, w jaki sposób. No to też jest bardzo ciekawe i warto zobaczyć. I mając te moce, on wykorzystuje je dla własnych celów. Jakby to powiedzieć, myśli tylko o sobie, jak polepszyć swoją tutaj teraz sytuację, tak, materialną załóżmy, czy jakąkolwiek. Z czasem poznaje pewną dziewczynę w barze, którą ratuje, a dopiero później ta dziewczyna w ramach wdzięczności szyje mu strój i zmienia jego całą osobę, można powiedzieć. Dopiero wtedy staje się tym superbohaterem. A skąd w ogóle pomysł na stworzenie filmu? Taka nagle przyszła, czy? Nie, można powiedzieć, że od dłuższego czasu od dziecka marzyłem, żeby samemu być superbohaterem. Czytałem komiksy, interesowałem się filmem, więc to jakoś znalazło upust. Mhm. No i postanowił pan zrealizować swoje marzenia, tak. I realizować swoje pasje. Ile czasu zajęła produkcja? To jest film, który trwa około 35 minut. I ile czasu wam to zajęło? Ile czasu pochłonęło? Film liczył od razu jeszcze, tak jak mówię, dwa restarty, więc tak jak tu Bartek wspominał wcześniej, że koło 2 lat, aczkolwiek jakby licząc tylko tą ostateczną wersję, to ponad rok. Ponad rok. Ponad rok. A jeżeli chodzi o koszty, środki pieniężne, to wszystko wy ponosiliście, tak? Tak. Czy udało się jakby przy pomocy sponsorów, którzy się pojawili, czy też... Z czasem oczywiście, tak. Nam pewne tu lokalne firmy pomogły, też strona Polak Potrafi, więc zebraliśmy daną kwotę taką,
Ale na początek wszystko sam. Z własnej kieszeni. Z własnej kieszeni. Kręciliście profesjonalnym sprzętem, na który sobie mogliście pozwolić, czy też... Na początku też kupowaliśmy to stopniowo, bo nie każdego było stać, załóżmy na aparat filmujący, to też takie troszkę bardziej wysokiej klasy. Z czasem ta kwota inwestowanych pieniędzy rosła, a sprzętu przybywało. Mhm. I sceny, które pojawiają się w filmie, były kręcone w naszym regionie? Powiecie, w których miejscowościach na przykład? No załóżmy, głównie w Lubinie, w Polkowicach były tam też kręcone sceny. Co prawda małostkowo, ale jednak. I jeszcze tu okolice poza Lubinem. Załóżmy Brodowice. Mhm. I co było najtrudniejsze w realizowaniu tego projektu? Organizacja. Chyba tak. Organizacja, czyli tutaj też pojawiają się aktorzy. To znaczy się tak, każdy z nas ma... planowo. Nie jestem zawodowym aktorem i każdy z nas ma jakieś tam swoje stałe zajęcie, pracę zawodową, którą trzeba pogodzić też z nagrywaniem tego filmu, prawda? I nie mogliśmy się zgrać, zdzwonić, jakiś dokładny termin ustalić, tak żeby wszystkim to odpowiadało, więc no tutaj się sprawy troszkę komplikowały. No, mhm. A tak mniej więcej ilu członków w ekipie się znajdowało? Około 30. Około 30, czyli faktycznie 38 tak. Osób zgrać naraz? Ludzie, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu, w tym filmie, też to byli amatorzy, którzy gdzieś tam z castingu trafili do tego filmu i też bardzo fajnie, bo dużo ludzi chciało coś tam osiągnąć, robić coś w tym kierunku, nie mieli takich możliwości wcześniej, a w tej chwili myślę, żeby tam część osób chyba chce realizować się w tym właśnie kierunku, w jakimś tam w kierunku aktorstwa i coś dalej z tym robić. Mhm. Pan ma już doświadczenie aktorskie. Tak. Jak to się stało, że gra pan jedną z głównych ról? Też zupełnie przypadkowo, jakoś tak zgadaliśmy się z chłopakami i zaprosili mnie, czy zaproponowali mi rolę takiej osoby ze świata przestępczego, bo ja przeważnie takie role gdzieś tam gram. Zdarzyło mi się parę razy zagrać jakieś epizody w filmie, w podstatowskim serialu Pierwsza Miłość, w Zamianie, w filmie z panią Grażyną Wolszczak, z Piotrem Gąsowskim dla telewizji niemieckiej. Ostatnio bardzo fajny film taki. Realizowany był film na zlecenie telewizji ZDF na 70. rocznicę wyzwolenia obozu w Oświęcimiu. Film poświęcony też Witoldowi Pileckiemu i tam miałem rolę SS-mana, no niestety. Przepraszam, takie role mi się trafiają, ale bardzo miło to wspominam, jakieś kolejne doświadczenie, można obserwować pracę aktorów, prawda, i też w ten sposób nabywa się jakoś tam doświadczenia, realizuje się człowiek też później. To też było widać na planie, że Bartek miał największe doświadczenie, jeśli chodzi o grupę to aktorów. Znaczy się, to... Okiem reżysera. W filmach ma małe jakieś tam epizody, prawda? W jakichś parę dokumentalnych też, w różnych tam, nie wiem, serialach typu Policjanci i Policjantki na przykład. Tam akurat miałem dwa razy rolę lekarza, to też taka rola, którą tam gdzieś z trudnością mi się udało zagrać, ale jakoś poradziłem sobie z tym, ale przeważnie jakieś takie role gangsterskie. Był jakiś telefon ze strony agencji aktorskiej z Warszawy do tego nowego Pitbulla. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy, wszystko może się jakoś rozwinie w tym kierunku. Życzę wielu sukcesów. A jakby mógł pan opowiedzieć o swojej roli w filmie The Ultimate Boy? No jest to taka ciekawa rola w sumie. Dużo jest fajnych efektów specjalnych w tym filmie. I no, podoba mi się bardzo ta moja rola w tym filmie. Gram tam człowieka też właśnie z takiej złej strony, można powiedzieć, który chce wyeliminować tego superbohatera. No zobaczymy, czy mu się uda, czy nie. No właśnie, kiedy będzie można obejrzeć premierę filmu? Premiera odbędzie się 14 września tego roku. Tego roku. I gdzie będziemy mogli tę premierę obejrzeć? W kinie tutaj u nas miejscowym, w kinie Helios. Mhm. Czy cena biletu, ile będzie wynosiła? To jest koszt 10 zł, więc myślę, że to jest uczciwa cena. Myślę, że również. Pan ma koszulkę na sobie, bo tak. Pojawiły się też gadżety. Gdzie można nabyć gadżety? To u nas na stronie internetowej, ogólnie na fanpage'u można znaleźć link do kolejnej podstrony na kapsel.pl. Tam mamy właśnie sklep z gadżetami. Mhm. I można się zaopatrzyć w gadżety. W koszulki, w kubki, w cokolwiek. Także jakbyście, drodzy Państwo, chcieli, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Natomiast czy planujecie drugą część filmu? Stworzyć? Tak, już tworząc pierwszą część, myślałem o kolejnej części, dlatego pootwierałem pewne furtki. Na pewno widzowie, którzy przyjdą na seans, na pewno to gdzieś tam wyłapią. Mm-hmm. I jeszcze jakbyś mógł opowiedzieć troszeczkę, bo nie masz jakby wykształcenia w tym kierunku. Masz zamiar jako reżyser rozwijać się dalej w tą stronę? Tak jak już pani tutaj ujęła, nie mam żadnego doświadczenia szkoły, nie mam żadnej, prawda, filmowej zrobionej i tak dalej, ale
sama praktyka uważam, że czyni mistrza, więc nadal będę się w tym kierunku rozwijał, ale jako samouk. I warto właśnie tutaj Państwu wspomnieć, że wszystko na sobie tak naprawdę się uczyłeś, tak? Tutaj nie samouk po prostu, tak, krótko. Tak. Metoda prób i błędów to jest według mnie najprostsza metoda. Ale też wcześniej jeszcze rozmawialiśmy na temat czasu, ile to zajęło. Tutaj Państwo mogliście się dowiedzieć, że 2 lata, aczkolwiek jeżeli chodzi o jednego poszczególnego człowieka, to jak to wygląda ze strony reżysera? Ile trzeba tak naprawdę poświęcić na realizowanie swoich pasji? Bo nie każdy sobie zdaje sprawę z tego. Myślę, że najwięcej czasu poświęciłem z tych wszystkich osób tutaj biorących udział w całej tutaj, w całym przedsięwzięciu powstawania filmu. Bywało tak, że po prostu 12 godzin spędzałem w pracy, przychodziłem, załóżmy, po tym dniu montowałem jeszcze całą noc, załóżmy, i kolejny dzień spędzałem w pracy. Dodatkowo jeszcze dochodził plan, organizacja z aktorami. Wszystkim się zajmowałem praktycznie sam. Zdarzają się sytuacje, że na przykład planujemy sobie, dobrze, zrobimy to w 40 minut, pewne rzeczy trzeba powtórzyć, ten czas się przedłuża, ktoś tam musi iść do pracy, prawda? Trzeba to przełożyć na inny dzień, też pogoda nieodpowiednia, także komplikowało nam troszkę tak. Też ograniczyliśmy sobie radę. Ze znajomymi przez to, można powiedzieć, z rodziną, odcinałem się od tego wszystkiego po prostu, żeby osiągnąć ten cel. No ale jak widać się opłacało. Opłacało. Także zachęcamy Państwa serdecznie. Przypomnijmy, że premiera 14 września, natomiast sprzedaż biletów rusza od 6 września. Także serdecznie zapraszamy. Ja Panom dziękuję serdecznie. Dziękujemy za rozmowę. Bardzo. Moimi dziękujemy Państwa gości. Bardzo. Gośćmi byli reżyser filmu The Ultimate Boy, czyli Pan Marek Kret i aktor, czyli Bartłomiej Godlewski. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.